Witajcie, zaczynamy kolejny odcinek. Rower sprzedany, jak widzicie, nie ma sprzętu. A tutaj wydziubaliśmy przed chwilą koryta. I tak to wygląda. Jedno niestety pękło. No ale jest, są części, także zawsze jeszcze można zamontować. A trzy są całe. Także koryta są na sprzedaż. Gdyby ktoś potrzebował, je tu jeszcze przemyję. Będą na sprzedaż. Można się kontaktować. Na pewno się dogadamy. A tutaj teraz będę ostro działał, już nie muszę na nic tu uważać, rozbierać to, co zostało po tym korycie, fundament, czy jak to tam nazwać, wydziubać, no, poniżej tego żwiru, bo ten żwir tutaj jest równo teraz z wjazdem. Więc trochę trzeba wybrać. Także jak coś tutaj podziałam już, kilka łyżek wywiozę, to wtedy się włączę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No jestem ponownie, tak na zakończenie dnia. Perkins już schowany, pozamykane. Co się udało zrobić? Kawałek wykuty. Tam mamy tą posadzkę pierwotną. I no, trzeba kuć tutaj do tej posadzki i dopiero w prawo i w lewo. Może pójdzie to trochę lżej. Strasznie twarde te pustaki, niby żużlowce, a twarde jak diabli. Młot, choć mocny, niestety, ale wpada w te otwory. Jest problem. Tam jest zalane betonem, z jakimś gruzem, z kamieniami. Też problem. No jak już będzie wykute tutaj do samego dołu, to może pójdzie to lżej. Zobaczymy. No ale trochę zostało. Kilka dni tu zejdzie. Takich tam popołudnia. Dziś byliśmy tam z rana jeszcze przy pszczelarni, okręcaliśmy płaskimi płytami te ściany z zewnątrz. Dogram wam później, jak to tam wygląda. Jeszcze boki zostały. A na razie tyle. Na dziś wystarczy. No i widzimy się w kolejnym dniu. Dzisiaj jadę tym zestawem na akcję mini sianokosy. Jest usługa sprasowania z siana, więc biorę zaraz maszynerię, jadę sprasować. Kamery nie biorę, bo tam nie będę nagrywał. Widzimy się już, jak wrócę. No i działamy dalej. A dokładnie przy kombajnie. Wyciągnąłem podsiewacz. No tutaj ostatnio z kumplem gadałem, w bizonie mu zjadło. Zjadły chomiki tą gumę. I u mnie też ona jest wyżarta. Jak tak się tutaj zajrzałem, zagłębiłem. Ale żeby to zrobić, musiałem wyciągnąć podsiewacz cały. A teraz już pójdzie. Także odkręcam. I za chwilę montaż nowej gumy. Dobra. Jestem ponownie. Mam już gumę nową.
Widziałam. Już tam pomontuję, to wtedy wejdę z oświetlenia, wam pokażę co i jak. Jak to wygląda. A na razie tam skakuję i będę montował. Dobra, bo już prawie złożone, miałem wam pokazać co i jak. Tutaj na te śruby jest przykręcony to ten kosz sitowy, czy jak to się nazywa, nie? Bo podsiewacz to jest ten z przodu. No i tutaj ładnie po tych deseczkach udało się wjechać samemu. Nie było większych problemów. Tą gumę tam widać. Nie wiem, czy ją widzicie, czy nie. Ona tam jest teraz w głębi. No ale to musi być całe. Skoro ona tam jest, to musi być cała, a nie, że wyżarte taka dziura. Także tutaj ten pręt właśnie przełożyłem. Podokręcać zostało. Tu już dokręcone. Tamte łożyska, co widać, od razu przesmarowane. W sumie to takie ślizgi są też. Jak już nie miałem tego kosza, to tam wlazłem sobie spokojnie, bezproblemowo. I co dalej? No, podokręcam. I widzimy się już, jak będzie złożone. Dobra, kombajn złożony na tip-top. Ja jeszcze to sito, osłona sito włożę tam. I poskładany częściowo, nawet już przesmarowany. Także po wierzchu przesmarować. Już tam nigdzie głęboko nie trzeba będzie wchodzić. Ewentualnie dotankować. Sprawdzić olej, wodę i wiksa w pole. Jęczmień dochodzi, także będzie szniwowane. Dobra, teraz już kombajnik jest na 100% gotowy. Uciekam dalej. No jestem ponownie. O, klakier w roli głównej. Klakier. Dzisiaj kolejna paczuszka przyszła. Taka tablica na pszczelarnię. I dwa trójkąty w formie naklejki. Na prasę muszę przykleić, bo nie mam. A drugi to jeszcze nie wiem gdzie. Dzisiaj tam działaliśmy przy pszczelarni, także zaraz się tam udam. Pokażę wam co i jak. Przykleimy tam tablicę. Także idziemy tam. No i dobra, tabliczka przyklejona. A dzisiaj tutaj działaliśmy z tą ścianą. Zostały nam tam cztery kliniki, ale skończyły się śruby. Dlatego też tak to wygląda. Tutaj prąd będzie, gniazdko. Tutaj też będzie kran, ponieważ do mycia tych tutaj urządzeń potrzebny karczer. I tutaj będzie wygodnie podłączyć sobie wodę, prąd. Będzie można tu umyć. Tutaj o, płótno jest. Jutro tą ścianę obijemy, obkręcimy raczej się. No i tak to wygląda. Całkiem inaczej. No trzeba to trochę też przemyć albo coś, bo jest zakurzone. Jakieś tutaj logo czy napis Pasieka Karolcia. Jeszcze tak się to prezentuje. Zaraz się tam widzimy przy prasie. Pójdę nakleić ten trójkąt. No i mamy trójkącik ładnie przyklejony. Bez wiercenia otworów. Ładnie się prezentuje. Teraz można ulicami jeździć bez strachu. Jak ostatnio jechałem, właśnie się zastanawiałem,
czy aby ktoś mnie nie zatrzymie na brak trójkątu. Tutaj jeszcze przy MTZ-cie zamiast naklejki trafiła tutaj ta blaszka, którą jakiś czas temu tutaj kolega Darek mi robił na zamówienie. Blaszki i kubki. Zobaczymy jej trwałość. Przykleimy ją tutaj też na taśmę dwustronną, tak jak tam na drzwiach tą tabliczkę przy naszej pszczelarni. Trzymać się trzymie. Zobaczymy, jaką odporność ma na słońce, deszcz i wszystkie te warunki. Jeszcze do lokomotywy mogę zamontować też taką blaszkę, bo mam jeszcze jedną, ale to za chwilę. Więc tak, na lokomotywie, nie wiem czy widać, tu z tyłu jest naklejka, a tą blaszkę nie mam pojęcia, gdzie ją nakleimy. Gdzieś w widocznym miejscu, ale gdzie dokładnie? Pod tą szybką? Czy gdzieś z tyłu na błotniku? Można by tu nawet na błotniku byłaby widoczna. Także nakleimy ją tutaj. Będziemy też ją testować. No sądzę, że wygląda to spoko. Zobaczymy, jak ta taśma, jak ta tabliczka, ile to wytrzymie. Naklejki nie będę zdzierał, ani też tutaj tam nakleiłem na naklejkę na MTZ-cie, ale tutaj chciałem, żeby była bardziej widoczna. I wkrótce się widzimy na Wrak Race'ach w Dębnie. Przypominam, 30 czerwca. Również będzie tam lokomotywa. Można wsiąść, potrąbić. Także zapraszam wszystkich chętnych i co, widzimy się chyba już w kolejnym odcinku. Ten odcinek zakończymy, a już w następnym będziemy działać na pewno coś więcej. Zrobimy obchód po polach, jak one już wyglądają. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć.